W dniach od 22 do 24 października rozegrana została ostatnia eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. 12. Międzynarodowy Rajd Karkonoski. Trasa rajdu liczyła ponad 528 km. Łączna długość 22 odcinków specjalnych to 254 km. Na pierwszy etap przypadło 13 OS-ów, w tym Super OS, rozgrywany na ulicach Jeleniej Góry. W przeddzień zmagań na trasie, w pomieszczeniach fabryki dywanów w Kowarach, odbyło się obowiązkowe badanie techniczne. Marian Bublewicz mógł właściwie nie przyjeżdżać. 4 zwycięstwa odniesione w poprzednich eliminacjach zapewniły mu już wcześniej tytuł mistrza Polski na rok 1992. Zespół Toyoty, pomimo obecności na rajdzie Wisły, za swoją premierę uznał rajd karkonoski. Pamiętna awaria Toyot podczas rajdu Wisły była wynikiem złego zaprogramowania komputerów pokładowych. Nie wzięto pod uwagę, że w górach temperatura może spaść poniżej 4 stopni, a tak właśnie stało się w Szczyrku. Szefowie zespołu zapewniali, że po wizycie w Kolonii samochody nie będą sprawiać kłopotu. Baza rajdu znajdowała się w Karpaczu, natomiast start zaplanowano na jeleniogórskim rynku. Z liczących się zawodników na starcie zabrakło jedynie Romualda Hałasa. Rajd miał rozstrzygnąć o końcowych lokatach w klasyfikacji Mistrzostw Polski, za wyjątkiem pierwszego miejsca. O czołowe pozycje walczą Robert Herba, Wiesław Stec, Andrzej Koper i Marek Gieruszczak. A oto co przed startem powiedział wicemistrz Europy i mistrz Polski Marian Bublewicz. Do tego sezonu przygotowywałem się kilka, a może i kilkanaście lat po prostu, żeby wyczekać, mieć odpowiedni sprzęt, odpowiedni serwis, no i dobry plan startowy. No i w tym roku uważam, że to wszystko mi po prostu wypaliło. To wszystko bardzo dobrze poszło, bez żadnych potknięć, no i wydaje mi się, że ten tytuł wicemistrza Polski już jest niewyjęty, jak my to mówimy. Czy to jest już szczyt pana marzeń, czy jeszcze będzie pan walczył w przyszłym roku o coś więcej? Spróbuję w przyszłym roku powalczyć jeszcze wyżej. Nie wiem, czy mi się to uda. W każdym razie muszę generalnie zmienić sprzęt na mocniejszy. Mam tu na myśli samochód. Serwisy jeszcze bardziej sprawne, bogatsze w wyposażeniu. I spróbujemy powalczyć o ten najwyższe miejsce. Czy to się uda? Zobaczymy. Co to ma być za samochód? Prawdopodobnie Ford Escort Cosworth. Czyli dostanie pan samochód z Anglii, przygotowany w Anglii, tak? Po rajdzie San Marino wyjeżdżam na test właśnie do Anglii, na test tego samochodu. Będę jeździł tam po torze Cosworta, no i zobaczymy po tych testach, jak mi ten samochód będzie pasował. Czy będzie pan kierowcą fabrycznym? Nie, nadal zostanę kierowcą Marlboro, paru innych sponsorów, jak tu widać, na moim samochodzie. Z tym, że dodatkowo Ford dodatkowo tym wszystkim się zainteresował bardzo mocno i będzie to mój taki, wydaje mi się, drugi sponsor po Marlboro. No a jak dzisiaj? Jak samochód jest przygotowany? Jakie ogumienie planujecie zakładać? W tej chwili pada deszcz. No ogumienie tak jak wszyscy. Jedziemy na ogumieniu deszczowym. Zobaczymy, co dalej będzie, ponieważ rajd jest tak świetnie zorganizowany. Wszystkie odcinki specjalne są niedaleko, koło siebie. W zasadzie jeden serwis jest w stanie obsłużyć. My mamy akurat dwa serwisy, ale to nawiasem mówiąc, jeden również wystarczyłby. W związku z tym często mamy kontakt z serwisem, w związku z tym można te opony w każdej chwili zmienić na inne. W Mistrzostwach Europy jeździł pan z Grzegorzem Gacym. W Mistrzostwach Polski startuje pan z panem Rzyszkowskim. Z kim się panu lepiej jeździ? To trudno powiedzieć. No, na pewno Rysiek Rzyszkowski zdecydowanie przewyższa nie tylko Grzegorza, ale i innych pilotów. Wydaje mi się, w Polsce jest to w tej chwili chyba najlepszy pilot i nie tylko w naszym kraju. Ale nie za bardzo już chcę mu się jeździć na rajdy zagraniczne, ponieważ to trzeba mieć bardzo dużo czasu na to. W związku z tym zastępuje go Grzegorz Gac. Dziękuję i życzę otwierania szampana na mecie. Zobaczymy, jak to będzie. Punktualnie o godzinie 12 załoga Bublewicz-Rzyszkowski wyruszyła na trasę rajdu. Z numerem drugim startowali Andrzej Koper i Maciej Wisławski na Volkswagenie Golfie GTI grupy A. Być może w przyszłym roku Koper otrzyma samochód, na którym będzie mógł powalczyć o zwycięstwa. Paweł Przybylski. Na rajdzie Wisły były kłopoty. Co dzisiaj? No myślę, że nie będzie kłopotów z uruchomieniem, a co będzie? No każdy rajd jest inny, nie wiem co będzie. No jesteście teraz w konfrontacji z wicemistrzem Europy. No tak, przy czym mamy zupełnie odmienne założenia. Marian, że tak powiem, musi udowadniać te swoje wicemistrzostwa Europy.
My raczej mamy zadanie uczyć się i poznawać, raczej jeszcze nie rywalizować z nim. Czy będzie pan rywalizował ze swoim kolegą z teamu? No na pewno w jakimś stopniu, przy czym raczej będziemy jechać swoim tempem i myślę po prostu poznawać samochód według swoich jakichś tam teorii. O plany zapytaliśmy także Wiesława Steca. No postaramy się dojechać do mety. No walka na pewno będzie. Jest to zawsze rajd karkonoski, rajdem prawdy. Myślę, że żadnych tu przekrętów nie będzie. No i zobaczymy, kto będzie lepszy. No, stan samopoczucie moje, no i stan zdrowia jest trochę lepszy jak na Wiśle. No to zobaczymy, co to się będzie działo. No, w aucie się nic nie dzieje. Tylko trzeba się zameldować na mecie, a wynik jakiś będzie na pewno. A jak przygotowany jest samochód? No przygotowany, przejrzany jest, nowe tarcze, nowe klocki, sprzęgło nowe, no w zasadzie to jest N-ka, no. Nie ma się prawa nic tu psuć, no. Problem jest ze skrzynią troszeczkę, bo jest skrzynia delikatna, no i ta zmiana biegów jest troszeczkę wolniejsza jak w jakimś samochodzie agrobowym. No jest to na pewno, ja uważam, w porównaniu do Opla, no i ta pogoda teraz, to wszystko, no to auto na pewno będzie szybciej jechało niż podróż Oplem, tak jak dwa lata temu się jeździli. A jakie ogumienie na dzisiaj planujecie? Pada deszcz w tej chwili. No pada deszcz, ja całe ogumienie mam w Pirelli, no jedziemy na W6, czyli na oponach najmniejszej gumie po prostu, no i na nowych. On właściwie walczy jeszcze o czołową lokatę w klasyfikacji. Za N-grupowym Mitsubishi Steca i Skorupy startowała A-grupowa Toyota Celica marka Gieruszczaka. Start 300-konnego potwora nawet za mocną M-ką, jaką jest Mitsubishi, nasuwał przypuszczenia, że na długich OS-ach Marek Gieruszczak będzie doganiał Wiesława Steca. Panie Robercie, ma pan tyle samo punktów w klasyfikacji grupy N, co Wiesław Stec. Będziecie walczyć na pewno o zwycięstwo. Nie, no bo jak na każdym razie, do niej już na dane punkty startuje się po to, żeby się ścigać o zwycięstwo, a z tymi punktami to jest troszeczkę inaczej, bo mamy te same ilości punktów, tylko że on ma 4 eliminacji, a mamy tylko 6. Mamy 3 i 3 wygrane. Także praktycznie jak my dojeżdżamy, to mamy przewagę, prawda? Także mamy o tyle większy komfort psychiczny przynajmniej, że nie musimy wygrać. No, Wiesiek musi wygrać. A co z samochodem? Słyszałem, że miał być przygotowany silnik w grupie N, ale trochę poprawiony. Nie, samochód jest troszeczkę lepszy jak na Wiśle, także ja jestem dobrej myśli. Jest bardzo świeżo, czysto przygotowany i silnik jest, miał być mocniejszy, ale ze względu na to, że właśnie mamy taką trochę, po prostu musimy dojechać przede wszystkim. Tutaj to już nam robi te wszystkie wyniki ze całego sezonu, a bardzo nam to zależy, bo na początku sezonu mieliśmy 2 rajdy do tyłu, bo nie startowaliśmy, nie było samochodu. Także mamy straty punktowe i z tego względu samochód nie jest doprężony specjalnie. Jest tak 230 koni, tak jak było. A co z ogumieniem? Jakie dzisiaj macie założenie ze względu na pogodę? No my jedziemy wszystko dzisiaj na jednych gumach. To nawet jak grupa N, to grupa N. Jedziemy na seryjnym ogumieniu Bridgestone Potenza, takim samym jak jest w Nissanie seryjnie montowane. Tyle Robert Herba. Wygrana Nissana w rajdzie Wisły potwierdza możliwości tego samochodu i jego załogi. Jutro wieczorem sprawa się wyjaśni i tytuł mistrzowski w tej klasie, w tej grupie go nie ominie. Pomimo zimna, rajd przyciągnął wielu kibiców. Pierwszy wypadek w rajdzie zdarzył się przed rajdem. Na jednym z końcowych zakrętów drugiego OS-u kierowca Skody nie opanował pojazdu i auto zawisło na stromej skarpie. Marian Bublewicz i Ryszard Rzeszkowski, mając już tytuł mistrzów Polski w kieszeni, nie muszą się ścigać. Mimo to do przegrupowania po 9 odcinku wygrywają 6 OS-ów i oddają najdłuższy skok na znanej hopce nad torem saneczkowym w Karpaczu. Na długim odcinku specjalnym o mokrej nawierzchni Golf Andrzeja Kopera nie miał szans uciec przed Toyotą Pawła Przypylskiego. Koper jedzie tak, jak tylko może jego samochód. Najczęściej zajmuje 4 pozycje.
Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys okupują trzecią pozycję. Tylko dwukrotnie udaje im się przyjechać na drugim miejscu. Samochód jak dotąd spisuje się znakomicie. Wiesław Stec walczy z Robertem Herbą o prymat w grupie N. Jedynie na 8 i 9 odcinku udaje im się pokonać najgroźniejszego rywala. W pewnym stopniu przyczyniły się do tego zbyt miękkie opony założone na koła ciężkiego Mitsubishi. Druga załoga Toyoty, Marek Giruszczak i Marek Skrobot, przypuściła atak na Forda z numerem 1. Do przerwy wygrali na 3 OS-ach, na 4 zajęli drugą pozycję. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie trzeci odcinek, gdzie przebite koło spowodowało, że Giruszczak i Skrobot byli dopiero na 18 miejscu. Na pierwszych OS-ach Lesław Orski jechał doskonale, zajmując 4., 5. miejsca. Później było troszkę gorzej, aż do 9. odcinka, gdzie załoga Orski Chmiel uzyskała 3. czas. Waldemar Doskocz i Małgorzata Zemlińska po 5 eliminacjach zajmują 3. miejsce w grupie N, nieznacznie wyprzedzając Macieja Kołomyjskiego. Pierwszy etap nie był udany dla załogi numer 9. Na jednym z pierwszych OS-ów urwali płytę i zajmują regularnie miejsca poza 1. 10. Znakomita jazda Girdauskasa zakończyła się na 6. odcinku specjalnym, gdzie jego samochód uderzył czołowo w mur. Bogdan Hering toczy walkę z Robertem Herbą, Wiesławem Stecem i Lesławem Orskim. Niewielkie różnice nie wyłaniają zdecydowanego lidera. Najlepszy do przerwy wynik N-grupowej Toyoty prowadzonej przez Krzysztofa Hołowczyca i Roberta Ziemskiego to 3. czas uzyskany na 9. odcinku specjalnym. Z pewnością serwis Toyoty jest obecnie najlepiej wyposażony w Polsce. Tu po rutynowym przeglądzie Krzysztof Hołowczyc rusza w dalszą drogę. Do zdobycia tytułu Mistrzów Polski w grupie N Robertowi Herbie i Jakubowi Mroczkowskiemu praktycznie wystarczy ukończyć rajd. Mimo to załoga Nissana walczy ostro o dobry wynik, plasując się w połowie 1. 10. Dziesiątym miejscem na 3. OS-ie Grzegorz Malinowski i Tomasz Pacek zakończyli udział w Radzie Karkonowskim. Maciej Kołomyjski jak dotąd skutecznie próbuje odrobić 5 punktów dzielących go od Waldemara Doskocza. Wolna jazda wcale nie daje gwarancji na dojechanie do mety nieuszkodzonym samochodem. Nieźle jadą Cezary Fuchs z Mikołajem Madejem. Tu na dosyć długim odcinku wyprzedzili Wojciecha Nosalika na Volkswagenie. Woda i Malina Wiechowska walczą o 1. pozycję w klasie A7. Ich rywalami są Krzysztof Godwot i Sławomir Kazimierczak na FSO 1600. Kilka ostatnich odcinków w pierwszym dniu
rozgrywanych było po zmroku. Marian Dublewicz przez cały czas dawał do zrozumienia, kto tu rządzi i po pierwszym etapie zdecydowanie prowadził. Andrzej Koper wywalczył czwartą pozycję w Karpaczu. Paweł Przybylski skutecznie próbuje poznać nowy samochód. Po pierwszym etapie drugie miejsce ze stratą ponad 3 minut do Bublewicza. Drugie miejsce w grupie N i szóste w generalce to wynik Wiesława Steca i Artura Skorupy. Do Roberta Herby tracą ponad minutę. Chaotyczna momentami jazda Marka Gieruszczaka w sumie dała dobry wynik w postaci trzeciego miejsca po pierwszym etapie z przewagą 6 minut nad czwartym Koperem. Lesław Orski znakomicie jechał na pierwszych OS-ach. Pod koniec było troszkę gorzej. Ostatecznie 11 miejsce po pierwszym dniu. Niezła 9. pozycja przypadła Krzysztofowi Hołowczycowi. Robert Herba znów jest nie do pobicia. Na metę pierwszego etapu Nissan przyjeżdża na 5. pozycji w generalce i pierwszej w grupie N. Piękny nawrót w wykonaniu Macieja Kołomyjskiego. Końcowy wynik to 2 minuty straty do prowadzącego w NC Roberta Herby. Załoga Waldemar Doskocz i Małgorzata Zemlińska. Zobaczmy, jak radzili sobie na nocnym OS-ie. Doprawy pełny podwójny. Pech nie opuszczał załogi Golfa. Większą część 13 OS-u przejechali z przebitym kołem. Do tego brak płyty dał dopiero 14 miejsce po pierwszym dniu. Z kolei Piotr Świeboda miał kłopoty z oświetleniem i wycofał się pod koniec pierwszego etapu. W drugim dniu pozostało do rozegrania 9 odcinków specjalnych o nawierzchni szutrowej. Po pierwszym etapie z walki odpadli m.in. Saulius Gibdauskas, tradycyjnie już Piotr Świeboda, Robert Kępka oraz Krzysztof Godwod, który zakończyłby pierwszy dzień prowadzeniem w klasie A7, gdyby nie urwane koło na ostatnim odcinku.
Muszę jechać bardzo spokojnie, taktycznie, z uwagi na to, że już w środę mój samochód wyjeżdża, ma wyjechać w środę na San Marino. W związku z tym muszę być czujny bardzo i auto najlepiej, żeby było całe. A co będzie dzisiaj? No zupełny spokój. Nie ma potrzeby się ścigać, dlatego że jest tak duża przewaga. Trzeba po prostu utrzymać to, zmniejszyć oczywiście ją. No i tak mi się wydaje, tak powinno być. Rzeczywiście, ponad 3-minutowa przewaga nad Pawłem Przybylskim nie zmusza Mariana Bublewicza do ostrej walki. Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys. Obrona drugiego miejsca przed Markiem Gieruszczakiem, doskonale znającym trasę rajdu karkonoskiego, może być trudna. Andrzej Koper doskonale zdaje sobie sprawę, że na nawierzchniach szutrowych jego przednionapędowy Golf ustępuje nawet niektórym samochodom N-grupowym. Szczególnie groźni mogą okazać się Robert Herba i Wiesław Stec. Robert Herba żałował, że przespał pierwsze odcinki. Mimo to jest jak dotąd bezkonkurencyjny w grupie N, tracąc zaledwie 1,5 minuty do Andrzeja Kopera. Szef serwisu Toyoty Jacek Bartoś udziela ostatnich wskazówek Markowi Gruszczakowi. Na drugi etap składało się 9 odcinków specjalnych o nawierzchni szutrowej. Jest to ewenement w polskich rajdach. Dużym ułatwieniem, szczególnie dla kibiców, było bliskie położenie rozgrywanych drugiego dnia OS-ów. Oraz to, że każdy z nich przejeżdżany był 3-krotnie. Organizatorzy zaplanowali także próbę sprawnościową na stadionie miejskim w Jeleniej Górze. Marian Bublewicz jedzie spokojnie, ale szybko. Na początek wygrany pierwszy odcinek specjalny. Paweł Przybylski nie wdaje się w walkę z Bublewiczem. Płynna jazda daje efekty w postaci drugich i trzecich lokat. Ten będzie chyba lepszy. Tradycyjnie przekręcony nawrót w wykonaniu Marka Gieruszczaka. Toyota z numerem 5 jest najszybsza na 15 i 16 odcinku specjalnym. Andrzej Koper i Maciej Wisławski plasują się w okolicach 5. miejsca, przegrywając z Nissanem prowadzonym przez Roberta Herbę. Doskonała jazda Roberta Herby i Jakuba Mroczkowskiego. 230-konny na czteronapędowy Nissan znakomicie radzi sobie na luźnych nawierzchniach, uzyskując czasy bezpośrednio za Fordem Bublewicza i Toyotami Przybylskiego i Gieruszczaka. Wiesław Stec i Artur Skorupa wygrywają z Robertem Herbą tylko na 15. OS-ie. Szanse na tytuł mistrza Polski w grupie N są coraz mniejsze. Okolice 8. pozycji to dokonania Bogdana Hringa w pierwszej części drugiego etapu. Podobne rezultaty uzyskują Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba na Oplu Kadecie.
Krzysztofowi Hołowczycowi i Robertowi Ziemskiemu udaje się zaliczyć tylko dwa OS. Na 16 zakończyli udział w imprezie. Oto jak relacjonował przyczyny wycofania się kierowca Toyoty. Przy bardzo dziurawej trasie od drgań urwał się taki wsporniczek, który w życiu się nie urywa w żadnym samochodzie. No, w Toyocie tym bardziej. Dlatego, no, stanęliśmy, bo dalsza jazda była bezsensowna. Lesław Orski i Tomasz Chmiel od początku mieli kłopoty. Na pierwszym tego dnia odcinku specjalnym przebili koło, czego następstwem była wycieczka w pole i strata blisko minuty. Tu już wszystko było dobre. Ładny przejazd w wykonaniu Lesława Orskiego. Dynamicznie jadący Cezary Fuchs na dwa odcinki przed metą rozbił samochód i nie ukończył rajdu. Waldemar Doskocz nadal podróżuje bez płyty, co na odcinkach szutrowych jest szczególnie niewskazane. Mimo to jedzie znacznie lepiej niż poprzedniego dnia, zajmując miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki. Teraz fragment odcinka Karpniki - Przełęcz Karpnicka. Nieźle jadący Niemcy Schroeder i Mai na Suzuki Swift GTI. Wojciech Nosalik miał troszkę kłopotów na tym zakręcie. Po odpadnięciu Krzysztofa Godwoda na czoło w klasie A7 wysunął się Jacek Jersina na Peugeotie 205. Rozjeżdżona droga zaczęła sprawiać kłopoty niektórym zawodnikom. Teraz z pojazdem walczy Bogusław Bach, pilotowany przez Juliana Obrockiego. Na tym zakręcie podczas pierwszego przejazdu Wiesław Szczytyński uszkodził prawy bok swojej Toyoty na jednym z drzew. Najlepszy z maluchów, należący do Janusza Kuliga i Dariusza Burkata. Jechali tylko do 16 OS. Pierwsze przejechane tego dnia odcinki specjalne nie przyniosły zasadniczych zmian. Trzy pierwsze miejsca cały czas były zarezerwowane dla załogi Forda i dwóch Toyot. Marian Bublewicz i Ryszard Rzyskowski jadą spokojnie, kontrolując stawkę. Tego dnia wygrywają 5 z 9 odcinków specjalnych, na 4 zajmują drugie miejsce. Jest to z pewnością taktyka kierowcy Forda, niemniej jednak Bublewicz po raz pierwszy od dłuższego czasu przegrywa odcinki.
Do tej pory różnica sprzętowa na jego korzyść była tak duża, że praktycznie nie wchodziło to w grę. Marek Gieruszczak wygrał 3 odcinki specjalne. Na 17 uderza lewym tylnym błotnikiem w drzewo i uszkadza zawieszenie. Serwis Toyota Team Europe staje na wysokości zadania i wymienia je w ciągu 4 minut. Styl jazdy Marka Gieruszczaka, głębokie poślizgi, co prawda niejednokrotnie zbyt głębokie, bardzo podobały się kibicom. Na konto Pawła Przybylskiego trzeba zaliczyć wygrany 18 odcinek specjalny. 20 kończy bez opony, co daje najgorsze tego dnia 5 miejsce. Andrzej Koper robił co mógł, aby nie zostać zepchniętym na 5 miejsce przez rewelacyjnie jadącego na N-grupowym Nissanie Sany Roberta Herben. Robert Herba jechał wręcz fantastycznie. Na 2 odcinkach uzyskuje 3 czas. Z pewnością wygrałby z Andrzejem Koperem, gdyby nie defekt hamulców na 18 OS-ie. Wiesław Stec nie zdołał pokonać Roberta Herby. Dojeżdża na metę z mocno przesuniętym do tyłu przednim kołem. Ostatecznie zajmuje 2 miejsce w grupie N. Bogdan Henning na 20 odcinku wykręca 5 czas. Na mecie melduje się na 7 miejscu. Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba wygrywają klasę N4. W generalce 8 pozycja. Dalszy ciąg kłopotów Lesława Orskiego. Tu wyprzedzany przez Waldemara Doskocza. Doskocz zamyka 1. dziesiątkę w generalce i jest 3. w klasie N4. Orski po awarii półosi przyjeżdża na metę na 11. pozycji. Na metę rajdu Karkonoskiego wjeżdżają jego zwycięzcy, Marian Bublewicz i Ryszard Rzyszkowski. Wygrali z przewagą 4,5 minuty nad następną załogą. Bublewicz po raz 6 zdobywa tytuł mistrza Polski. W przyszłym roku wystartuje tylko w tych eliminacjach, które nie będą kolidowały z mistrzostwami Europy. Ryszard Rzyszkowski odniósł swoje 50. zwycięstwo w generalce. Będzie to rekord trudny do pobicia. Proszę Państwa, Rysiek jako pilot umysłowy, on się nie zna na szampana. Wszyscy się chowają, proszę Państwa, to już stara tradycja. Ryszard Rzyszkowski i Marian Bublewicz. Proszę Państwa, zdjęcia, fotoreporterzy. Proszę Państwa, dziewczyny z Toyoty całują chłopców z Marlboro. No, demokracja zapanowała nawet w sporcie samochodowym. Marian Bublewicz, Ryszard Rzyszkowski. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz brawa. I czy będą efektowne piruety? Tradycyjny kręciołek. Zwycięzcy na bieżni Stadionu Miejskiego w Jeleniej Górze.
panią Marię Lazurzewicza. Marek Gieruszczak i Marek Skrobot w nieco poobijanej Toyocie zajęli drugie miejsce. Niewiele brakowało, aby ten sukces nie doszedł do skutku. Gieruszczak zostawił samochód w parku zamkniętym bez obsługi, przez co komisarze nie mogli dokonać obowiązkowego badania technicznego. Ostatecznie Marek Gieruszczak zapłacił 5 milionów kary i w ten sposób uniknął dyskwalifikacji. Otwarcie butelki szampana na mecie rajdu. No, nie do dna, bo to nie zmieści ci się. Jest wesoło, proszę państwa, ale kiedy nie było wesoło, to było żwawo. Duże brawa. Drugie miejsce w klasyfikacji. Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys wygrali rajd karkonoski w 1990 roku. Rok później byli na drugim miejscu. Teraz trzecia pozycja na mecie. Śmiało, po publiczności. Jej też się należy. Tak, tak, proszę państwa. To Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys. Załoga, druga załoga, która startuje na samochodzie Toyoty Motor Poland. Toyota Rally Team. Krzysztof Gęborys, Toyota Celica, Toyota Motor Poland. To jakoś malutko było tym razem. Ciekawe czemu. I proszę państwa, Jakub Broczkowski jako pilot i Robert Herba gratulują sobie. Mistrz Polski klasy N, proszę państwa. I jednocześnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Następny kierowca po bublu. Zwycięzcy grupy N, Robert Herba i Jakub Mroczkowski. W generalce piąte miejsce ze stratą zaledwie 19 sekund do czwartego Coopera. Załoga Nissana zostaje więc wicemistrzami Polski w klasyfikacji generalnej i oczywiście mistrzami w grupie N. Zróbcie tam miejsce z tyłu, proszę się odsunąć. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w tym roku. Wiesław Stec z Arturem Skorupą. Drugie miejsce w NC daje mu trzecią pozycję w mistrzostwach Polski. Poza zastrzeżeniami do obsługi niektórych punktów kontroli czasu, organizacja rajdu była dobra. Rajd karkonoski ubiegał się w tym roku o zaliczenie go do eliminacji Mistrzostw Europy. Czy tak się stanie, zobaczymy za rok.